Trenerze, jakie plany na najbliższe tygodnie, najbliższe dni przede wszystkim? Witam Państwa. No, dzisiaj zaczynamy. Mamy, można powiedzieć, dwa takie dni wprowadzenia, bo jeszcze nie wszyscy zawodnicy do nas dotarli. W środę będziemy mieli już testy wydolnościowe i siłowe. No i na koniec tego mikrocyklu zaplanowana jest gra wewnętrzna, czyli taka gierka sparingowa, można powiedzieć, ale jeszcze bez przeciwnika. Potem 2,5 tygodnia przygotowujemy się tutaj na własnych obiektach, trenujemy na sztucznej nawierzchni, mamy 3 sparingi, 3 gry kontrolne z Polonią, z Stalową Wolą i z Łęczną. No i 8 lutego myślę, że już oczywiście dojdzie do skutku zaplanowany wyjazd na zgrupowanie zagraniczne. No i jak wracamy, tam 3 spotkania kontrolne. I w momencie, kiedy wracamy, już trenujemy na naturalnych boiskach i czeka nas jedno spotkanie kontrolne z Legią Warszawa, z rezerwami, ewentualnie tam z zawodnikami też, którzy nie grają w pierwszej drużynie i no i potem liga. Także 7 meczów kontrolnych, zgrupowanie, obóz, testy, także wszystko już jest jakby zaplanowane. No w tej chwili brakuje jeszcze Leo, bo z przyczyn, można powiedzieć, takich no finansowo bardziej, tak, że gdzieś tam samoloty i tak dalej dopiero dotrze do nas za 2 dni. I Bruno, który jutro się pojawi na treningu, i Dominik Sokół, który się rozchorował, także go dzisiaj na treningu nie ma, poza tym wszyscy zawodnicy są do dyspozycji. No nie ma Łukasza Pietronia, który już raczej z nami nie będzie trenował, a tak to poza tym wszyscy zawodnicy są zdrowi, gotowi. Są 3 nowe twarze, to są zawodnicy, powiedzmy, na razie testowania, to są młodzi zawodnicy, którym będziemy się przyglądać i na razie to jest uzupełnienie i oni zostaną z nami na pewno przez ten pierwszy tydzień treningowy. Gdzie testy będą? No, myślę, że jednak zrobimy te testy w Radomiu, bo doszliśmy do wniosku, że jeżeli chcemy te testy trochę powtarzać, wiadomo, ostatnio były na Łazienkowskiej, natomiast jeżeli chcemy je powtarzać i robić systematycznie, no to też nie będziemy co 2-3 miesiące na tą Legię jeździć i myślę, że je chyba zrobimy w takich samych warunkach tutaj pod trybuną i ktoś z trenerów pewnie przyjedzie i je przeprowadzi. Cały dzień? Tak. Środa cały dzień poświęcamy na testy. Będą to testy właśnie i na siłowni, i tam, gdzie ćwiczymy właśnie, jeżeli testy siłowe, i potem testy wytrzymałości właśnie, no nie na hali, tylko pod trybuną. Wspomniał trener o Łukaszu Pietroniu. No na razie zostaje z nami, można powiedzieć, do treningu, natomiast no, gdzieś można powiedzieć, że decyzja klubu jest taka, że musi szukać klubu i jeżeli trafi się jakiś zespół, który będzie chciał go testować i sprawdzać, to oczywiście ma takie pozwolenie, ale na razie trenuje z nami. Mówił Pan o młodych, testowanych graczach, na jakich pozycjach oni występują? To znaczy tak, 2 już z nami trenowało, którzy byli w grudniu. Jeden występuje na skrzydle, ewentualnie w środku, to jest zawodnik ofensywny. Grał ostatnio w 4. lidze. Drugi zawodnik jest młody, który występuje w środku pola, bardziej taki defensywny pomocnik. I jeszcze jeden zawodnik, też taki do środka pola, 2001 rocznik, ale na razie mówię testowanych, bo nie chciałbym, żeby gdzieś tam to wychodziło. Ale myślę, że to są tak bardziej pod kątem przyszłości ci zawodnicy. Tam widziałem Jabłońskiego, widziałem Petra Mazana. Czy oni wchodzą już w normalny trening, czy jeszcze odczuwają skutki kontuzji? Wchodzą w normalny trening. Myślę, że będziemy też no im dozować te treningi, ale wiem, że przepracowali obydwaj ten okres przejściowy dosyć mocno, nie mają żadnych urazów i zaczynają normalnie z zespołem trenować. Jeżeli coś by się wydarzyło, coś by ewentualnie któregoś bolało, to wtedy będziemy reagować, natomiast no, oni są w tej chwili do mojej dyspozycji i mam nadzieję, że już po tych kontuzjach nie ma śladu. Zawodnicy drugiego zespołu troszeczkę później zaczynają z trenerem Sebastianem Rybakiem. Czy tu będzie ktoś z trenerem pracował przy pierwszym zespole? Z
Nie, aha, zawodnicy z rezerw. No w tej chwili mamy Nowakowskiego i Nowosadko, czyli ci, co zawsze z nami byli. Możliwe, że tak, że kogoś jeszcze dołączymy, ale myślę, że dopiero w momencie, kiedy oni zaczną przygotowania, czyli drugi zespół, kiedy będzie się przygotowywał, to wtedy, jak będziemy kogoś potrzebować, to wtedy możemy ewentualnie kogoś dołączyć. Trenerze, rozmawiamy o zawodnikach, którzy są, którzy trenują, na testach są. A są jakieś ewentualne zapytania, pisma w klubie o naszych zawodników pod kątem testu w innych klubach, do innych klubów? No można powiedzieć tak, no są zapytania, ale nic tak oficjalnie nie trafiło do klubu i z czego też się... No to oficjalnie nie, wiadomo, że zespół dosyć dobrze się prezentował, nasz, jesteśmy na pierwszym miejscu, wiele osób zwraca uwagę na zawodników tutaj grających, natomiast myślę, że zapytania są, gdzieś tam podchody jakieś są pod niektórych zawodników, ale ja jestem spokojny o to, że ci zawodnicy, którzy mają kontrakty przynajmniej do czerwca z nami, nie odejdą i zrobią wszystko, żeby po prostu, żebyśmy wspólnie osiągnęli ten cel, o którym wszyscy wiemy. Trenerze, Dawid Jabłoński docelowo będzie przewidywany jako zawodnik pierwszego zespołu, czy jednak to będzie, jego rola będzie się ograniczała do rezerw? Znaczy ciężko mi jeszcze odpowiedzieć na to pytanie, bo to wszystko zależy od tego, jaką kadrę będziemy mieli, też wszystko zależy od tego, czy jeszcze kogoś ściągniemy do zespołu. Myślę, że na razie ma szansę, bo trenuje z nami, będę mu się przyglądał, będę z nim rozmawiał. Zobaczymy też, jak w tym okresie będzie się gdzieś prezentował, jeżeli chodzi o sparingi, czyli o te mecze kontrolne, no i podejmiemy decyzję. Myślę, że do obozu się wszystko, ta kadra wykrystalizuje. Sprawie jeszcze zawodników na testach w innych klubach. Mateusz Zając przybył w Resowi. Czy te testy są już zakończone? Wrócił do zespołu? Z tego co wiem, bo nawet trener Resowi do mnie dzwonił, też rozmawialiśmy na ten temat, tylko przed jego testami. Wrócił i czeka na odpowiedź, tak? To wydaje mi się, że może na dniach się gdzieś tam okazać, czy on zostanie, czy nie zostanie. Natomiast no, tak jak mówiłem, że na razie ma kontrakt, dołączamy go do zespołu, trenuje z nami, ale z taką możliwością, że po prostu w każdej chwili może też odejść. W sprawie tego obozu trener użył sformułowania, miejmy nadzieję, że dojdzie do tego wyjazdu, czyli to jeszcze nie jest pewne. No jeszcze w samolocie nie jesteśmy, tak, ale myślę, że już są bilety zarezerwowane, wszystko jest potwierdzone, ale przelewu pewnie jeszcze nie ma, tak w cudzysłowiu, ale myślę, że tutaj na 99%, jak mówiliśmy, zrobiliśmy wszystko, władze klubu zrobiły wszystko i my, żebyśmy na ten obóz pojechali, no i się oczywiście z tego powodu i my cieszymy, i zawodnicy, mam nadzieję, że to będzie procentować, jeżeli chodzi o przygotowanie do ligi. Powiem szczerze, że widziałem jakieś filmy, bardziej mnie boiska interesowały, nawet ciężko mi powiedzieć, bo mamy chyba dwie czy trzy możliwości tego w różnych miejscach i musimy podjąć decyzję, w którym będziemy. Jeszcze nie. Sparing partnerzy nie są ustaleni, natomiast organizator też nas zapewnia, że z tym nie będzie problemu, bo tam w tamtym momencie jest dużo zespołów takich chętnych do grania, dużo tych zespołów jest na obozach i tam naprawdę można wybierać i przebierać. Myślę, że tak. Myślę, do naszego klubu, tak? Bez testów. No jeżeli to jest zawodnik na przykład, który jest znany, z którym ja pracowałem, załóżmy, i bierzemy na przykład z wyższej ligi, no to też nie będziemy testować. No, testujemy zawodników takich, nad którymi się zastanawiamy, bo wiemy, że o paru zawodników się też staramy, ale to nie są zawodnicy, których należy testować. Sponsorem relacji jest Blue Lemon, producent Radomiak Energy Drink, napoju kibiców Radomiaka.